Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable od Zera. I kochani, na samym początku chciałam wam podziękować za tak pozytywny odbiór poprzednich odcinków, które się pojawiły, gdzie miałam swoje SS-owe humorki. Bardzo się cieszę, że tak to odebraliście, że nie pisaliście, że zaraz tutaj Ata się zmieniła, jest inna niż była kiedyś. Wiecie, że ja tutaj nie udaję, że ja nie umiem nawet w sumie grać kogoś innego. Także raz jeszcze wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za każdą łapeczkę, tak jak mówię, za każdy komentarz. To mnie bardzo, bardzo motywuje do nagrywania. Także trzymam kciuki, żeby was nie znudziło dawanie tej łapki pod filmem czy pisanie komentarzy, mimo że ja na nie nie odpisuję, ale tak jak mówię, zawsze je czytam. Czytam każdy jeden komentarz, jaki pojawia się pod filmem. Naprawdę uwierzcie mi, nawet są to filmy z kilku miesięcy wcześniej, bo ja mam taką aplikację właśnie, YouTube Studio, na której to wszystko jest i ja tam sobie mogę zobaczyć każdy komentarz, jaki się pojawi, jest na górze listy, nawet jeżeli filmik jest stary. Także jeszcze raz chciałam wam podziękować, dużo podziękowań. A dziś chciałam się zająć dość ciekawym, tak myślę, zadaniem, dlatego że on to zadanie zaczyna jakby taką drogę do odblokowania Doliny Ukrytych Dinozaurów. Ja wiem, że mamy 12 poziom i trochę to zajmie, jednak jest to zadanie właśnie, na które czekałam. Bardzo na nie czekałam, bardzo się cieszę, że się odblokowało. Także koniu nie mruż na mnie oczu, już zaczynam grać. Jak widzicie, jest tutaj Nick, który później właśnie w tej Dolinie Ukrytych Dinozaurów się pojawi, bo on tam wyląduje tym balonem. Taki spoiler alert. Zobaczymy, co on tutaj dla nas dzisiaj ma. Głód i zmęczenie mnie nie zatrzyma. Dlaczego? No wiesz, jestem sławny podróżnik i odkrywca. Nick Stoneground, tak? Nie mam pojęcia, czy dobrze przeczytałam, nieważne. Na pewno o mnie słyszałaś. Wiesz, co mam w planach? Coś fantastycznego. Najwspanialszy projekt. Planuję epicką przygodę. Czy mogłabyś, skoro już jesteś, pomóc mi uporządkować kilka drobnych spraw? Sure. Super, potrzebuję tylko kogoś, kto zabierze Cumy. Ten balon zabierze mnie do Doliny Ukrytych Dinozaurów pod górami Valedale. Jestem pewien, że to będzie udana ekspedycja. No właśnie, widzicie, mówiłam wam o tym. Jej, nowa reputacja. Wcale się nie cieszę. Moja ekspedycja będzie legendarna. Zbierając Cumy, staniesz się częścią nieograniczonego sukcesu światowej sławy, ale najpierw trzeba je zdjąć. Wokół balonu są 4 Cumy, a później już tylko u góry. Do góry, przepraszam. U góry, do góry. Cumy, zdejmujemy. Leć do tej doliny. My tam przyjdziemy kiedyś, niedługo. Czemu jeszcze nie odlatujesz? Czysto, ruszamy. Sterowce, balony, zipline. To jest towar. Już czas. Do zobaczenia. Udaję się do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Kto wie, może znów się spotkamy. Tadadam. Myślę, że na pewno się spotkamy. Także do zobaczenia, Nick. Sobie odlatujesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak sobie odlatuje. Czy to będzie widać? Czy on w jakimś momencie zniknie? Bo jestem ciekawa, jak to jest zrobione. A może jakbyśmy za nim pojechali? Albo nie. Okej. Okay. Nigdy, słuchajcie, nie patrzyłam, jak to przebiega. On faktycznie będzie tam sobie leciał? A, dobra. No nieważne. Dobra, robię małe cięcie, wybieram kolejne zadanko i lecimy dalej. Okej, kochani, jesteśmy teraz w centrum jeździeckim, dlatego że Alex wróciła! Jej, Alex wróciła! Cześć, wspaniałe wieści, jak widzisz, Alex wróciła! Jej, nie zauważyłam. Nie zauważyłam. Miło cię znów widzieć, kochana. To była długa podróż i niestety nie do końca udana. No, czemu? Obie Liza i Anna podróżowały po świecie. Liza była w trasie ze swoim zespołem rockowym i dawała świetne koncerty na całym świecie, ale ludzie mówią, że od pewnego dnia trasa dobiegła
końca, a ona wróciła do stajni Jorvik. Dosiadła Starshine i odjechała. Od tamtej pory nikt jej nie widział, ale wierzymy, że jest gdzieś w Jorvik. Anna świetnie radziła sobie w ujeżdżeniu. Nagle pewnego dnia zniknęła podczas zawodów we Francji. Nie mam pojęcia, gdzie się udała. Zniknęła bez śladu. To było prawie 2 lata temu i słuch po niej zaginął. Następnym krokiem będzie zapewne próba odnalezienia Lizy. Prawdopodobnie tylko ją mamy szansę znaleźć. Kiedy dowiemy się więcej o tym, gdzie może być Justin, jego też poszukamy. Druidzi, strażnicy Aiden, zwołali spotkanie rady. Ogłosili, że chcą, abyś ty też wzięła w nim udział. Lovisa, jednakże nie wiem, jak się tam dostaniesz, bo to bardzo wyjątkowe miejsce. Linda i ja dostaniemy się tam własną drogą, ale ty musisz porozmawiać z Elizabeth Valedale. Ona potrafi teleportować obcych do sekretnego kręgu kamieni, gdzie odbywają się spotkania. Jej, wiem, co będzie. Jedziemy do Fripa. Jedziemy do Fripa. Frip, poczekaj na nas, zaraz tam będziemy. Zobaczcie, jak magicznie. W ogóle wzięłam konia magicznego, będzie dziś magicznie. Gdzie to jest? Wioska Valedale. No to ruszamy. Elizabeth, gadaj, jak się tam dostać. Chociaż ja już jestem taka bardziej, wiesz, doświadczona, że tak powiem, więc chyba wiem. O, Aiden trzeba zrobić. Świetnie, że mogłaś przyjść. Powiem ci, jak dotrzeć na spotkanie druidów bez posiadania specjalnych atrybutów, jakie ma druid czy jeździec dusz. Ścieżka za moim domem prowadzi do 4 kamieni z runami. Minie. Znajdziesz tam spiralną ścieżkę otoczoną innymi nieznaczonymi, ok, runami, skałami. Upewnij się, by jechać ścieżką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki portal nie otworzy się w środku. Przejdź przez portal, a trafisz do sekretnego kamiennego kręgu i spotkasz tam radę druidów. Wybaczcie, że tak się zająknęłam, ale normalnie ktoś tu mi chodził pod drzwiami i wiecie, ja to widziałam i to wyglądało tak dość przerażająco. Wysłuchaj rady, zadaj swoje pytanie i porozmawiaj ze mną, kiedy wrócisz po spotkaniu. Zachowaj w tajemnicy, jak tam trafić. 140 punktów. Pamiętam, jak tam trafić, pamiętam. To nie tu. To nie tu. O, już się zmienia nasz koń i fajnie. Dobra, to jedziemy. Zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Okej. Okay. Portal otwiera się. O, tak. Dobra. I do środka. Czas i przestrzeń scalają się. Wszystko jest spokojne, stałe w ruchu. Coś długo się wczytuje, nie? O, okej. Okej, jak widzicie, jesteśmy tutaj już. Zrobię screena, bo będzie to fajnie wyglądało. O, tutaj tak na środku. Co wy na to? O, może być. Dobra. Jej! Ojej, ojej, ale ładnie. Dawno tu nie byłam. Frip, jesteśmy strażnikami Aiden. Witamy cię, przybyszu. Jestem Frip. Druidzi i jeźdźcy duży, zebraliśmy się tu dziś na dodatkową naradę. Szczególnie witamy nową osobę, to jest Lovisa i to o niej wam mówiłam. Dobra robota, szanowna Sunbeam. Lovisa, to smutne, że musimy się spotykać w takich okolicznościach, gdy mamy mało czasu, a lodowate palce ciemności wyciągają się ku nam. Ale nie wzywalibyśmy cię, gdyby to nie było ważne.
ona nie jest gotowa, jest zbyt niedoświadczona. Jeśli dobrze się orientuje, nie potrafi nawet jeszcze rozmawiać ze swoim koniem, prawda? Musisz wiedzieć, że byłem temu przeciwna od samego początku. Ja, cisza, gdybyśmy mieli wszystkich czterech jeźdźców dusz, nie musielibyśmy tego robić. Ale Elizabeth zapewniła nas, że Lovisa jest właściwą osobą i ma najlepsze kwalifikacje, aby zostać legendarnym jeźdźcą dusz. Właściwie lepszą niż ktokolwiek inny od dawna. Powiedz nam, Elizabeth. Dziękuję, Flip. Mówiłam ci, że zdała test. Wiecie, że pierwszy test dotyczy sprawdzenia, którą z czterech mocy posiadasz poprzez zobaczenie, który kamień runiczny aktywujesz, aby utrzymać w tajemnicy to, co naprawdę się wydarzyło, powiedziałam tylko Fripowi. Przejdź do rzeczy, druidko, nie jestem jeszcze przekonany. Ona aktywowała wszystkie cztery runy. Ojej, jak fajnie to pokazali, w sensie, Lovisa posiada wszystkie cztery moce, jak wiecie, minęło ponad 100 lat, odkąd zdarzyło się to ostatni raz. Ta niewinna dziewczynka ma potencjał, by zostać najsilniejszym jeźdźcą dusz spośród wszystkich współczesnych. Może najsilniejszą w historii, ale dość o tym. Ona potrzebuje treningu i doświadczenia, a my nie mamy zbyt dużo czasu. Nie mieliśmy żadnego szkolenia, odkąd się to zaczęło. Prawda, prawda, skończmy już z tym. Zakładam, że już nikt nie kwestionuje jej udziału. Dobrze, mamy znacznie ważniejsze rzeczy do omówienia, więc powinniśmy się postarać znaleźć czas na wspomniany trening dla Lovisy, gdy pojawi się taka możliwość. Podsumujmy sytuację. Wiemy, że Jorvik znowu zagrożony jest wielką ciemnością, zwaną Garnok. Mówimy tu o nielegalnej i ciemnej magii, która zaczęła krążyć po okolicy na wiele sposobów. Nawet nasza spostrzegawcza Lovisa to zauważyła. Dlatego właśnie nadszedł czas, by odprawić ceremonię światła, żeby na razie powstrzymać Garnoka. Ale to nie jest takie proste. Wow, pierwszy raz to czytam, także naprawdę, słuchajcie, dla mnie to jest wow, że ja cię kręcę. No wcześniej nie czytałam w ogóle tego, co robiłam, ale jednak warto jest poznać historię i fabułę tej gry, bo jest naprawdę dość ciekawa, tak? Alex i Linda są dwojgiem z czterech jeźdźców dusz, którzy mogą przybyć. Liza i Anna zniknęły. Lovisa może prawdopodobnie zastąpić jedną z nich, ale musimy kontynuować poszukiwania Lizy i Anny, ponieważ potrzebujemy czterech jeźdźców dusz do ceremonii. I dlatego to jest przed zaginioną księgą ceremonii. Okay? Dobre podsumowanie, mistrzu Flip. Jak na razie Garnok nie jest tak silny, ale zauważyliśmy, że pojawiło się dużo dziwnych postaci zainteresowanych tym, co robimy i ciekawych, niebezpiecznych skutków ubocznych, które się pojawią, gdy Garnok stanie się silniejszy. Powinniśmy się też skupić na znalezieniu i zidentyfikowaniu naszych wrogów, zanim urosną w siłę. Cóż, nadszedł czas. Przekażmy wieści wszystkim druidom w Jorvik. Powiemy im, że nadszedł czas na ponowienie ceremonii. Najważniejszym zadaniem wszystkich nas jest odnalezienie najmniejszego, przynajmniej jednego jeźdźca dusz. Spotkamy się wkrótce, kiedy będziemy mieć więcej informacji. Dziękuję wszystkim za przybycie w tak krótkim czasie i dziękuję Ci, Lovisa. Mam nadzieję, że przystąpisz do nas, kiedy nadejdzie czas. Proszę, zostań i pytaj, jeśli chcesz. Postaram się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy. O, ja muszę to klikać. Dobra, a co teraz robimy? Co Justin ma z tym zrobić? Czym jest księga ceremonii? Co teraz robimy? Możesz tu wrócić, kiedykolwiek będziesz chciała nas jeszcze o coś zapytać. Kiedy nadejdzie czas, wyznaczymy ci zadanie. Musisz być cierpliwa i czekać na pojawienie się odpowiedniego zadania, treningu i nauczyciela. Postrzegamy czas w zupełnie inny sposób i w Twoim świecie może on się bardzo dłużyć. Z naszej perspektywy wygląda to trochę inaczej, więc prosimy Cię o odrobinę cierpliwości. Poza nauką, jak zostać jeźdźcą dusz, jeśli zaakceptujesz naszą propozycję, by nim zostać, mamy nadzieję, że będziesz chciała szukać Justina, Lizy i Anny. Będziesz też musiała poszukać i spróbować zidentyfikować naszych wrogów. Damy Ci znać, tak, jak szybko będziemy mieć na Ciebie odpowiednie zadanie, Lovisa. Potrzebujemy Cię. Dobra, no to tak, dziękuję, na razie nie mam pytań. Przepraszam za telefon. Okej, Lovisa, wiesz, że możesz wrócić do tego miejsca tą samą drogą, którą Ci pokazałam. Jeśli będziesz mieć więcej pytań, do zobaczenia w Valadale. Porozmawiamy, kiedy się tam spotkamy. Wróć i czekaj, wkrótce się skontaktujemy. Do zobaczenia, Lovisa, dziękuję, że przyjechałaś. Baju, baju. Okej, to teraz szybciutko wracamy do Elizabeth.
Jeżeli ten odcinek będzie się trochę wam dłużył, bo czytam, a wy znacie, to oczywiście no, możecie przemijać to, co ja tam czytam, ale kurczę, jestem ciekawa tej fabuły, bo tak jak mówię, wcześniej jej nie czytałam, także. Także no. Witaj ponownie, Lovisa. Poszło nieźle, prawda? Teraz wiesz już więcej, jak to działa. Jeśli zajdzie potrzeba, możesz cofnąć się w czasie i przestrzeni do spotkania i jeszcze raz zadać pytania. Zawsze możesz użyć sekretnej ścieżki, spiralnej ścieżki, która zabierze cię do kamiennego kręgu, ale zachowaj to w tajemnicy, dobrze? Okej. Okay. Dobrze, Lovisa, twoja przygoda wkrótce będzie kontynuowana i ja też postaram się nauczyć cię, jak korzystać z mocy, byś mogła zostać jeźdźcem dusz. Powodzenia, skontaktujemy się z tobą za jakiś czas. Dobra, wiecie co? To możemy jeszcze szybciutko zrobić te łzy Aiden. Łzy Aiden, nie wiem, czy wy robicie te. Ups, 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 ups. Czy wy robicie te. No, zadanka. Ja staram się je robić właśnie dlatego, żeby ta reputacja wbijała się jak najszybciej, bo już wam chyba kiedyś o tym mówiłam, że ona tutaj jest tylko w poniedziałki, więc kurczę, no warto. Stop! A, i w ogóle to zobaczcie moje konie, w jakiej są kondycji. Ho, 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 jakie kondycji są. Normalnie uśmiechnięta buźka. I nawet bez wykupowania tej stajennej. Także się cieszę. Tutaj ekwipunek też jest całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Te kopyta będzie trzeba wyrzucić. Kopyta. Kopyta, tak. Podkowy, a ta podkowy. Dobra, gdzie tutaj jeszcze są? Gdzie są jeszcze te łzy? Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Tutaj są. Okej. W ogóle możecie pisać, czy wy jesteście tak mocno zagłębieni w tą fabułę, czy dopiero ze mną razem odkrywacie ją na nowo, mimo że już macie wysoki poziom, to nie chciał wam się czytać. Przyznajcie się, mi się nie chciało czytać kompletnie. Jak grałam w to pierwszy raz, to po prostu przeklikiwałam tylko po to, żeby zdobyć poziom. I tak niestety wyszło, że teraz dopiero tak poważnie wiem, o co chodzi. Okej, okay, który tutaj? Dobra, warunki spełnione. To lecimy szybciutko. Jej. Bardzo mi się podoba ten koń. Szkoda, że one są takie, wiecie, no, rzadkie. Rzadkie, o to mi chodzi. Z jednej strony fajnie, bo są unikatami, ale z drugiej strony tak, no. Dziękuję Ci, Lovisa. Bardzo się cieszę, że znalazłaś wszystkie kwiaty. Bla, bla, bla. Dziękuję, dziękuję. Mamy 100. Czekajcie, ja zaraz zobaczę tutaj moją reputację. Strażnicy Aiden. 3000, zobaczcie. To szybciutko się tutaj wbiło. Jodłowy Gaj jeszcze muszę wbić. Valedale, ale to szybciutko pójdzie. Tutaj mam do wbicia też. No, troszkę tego jest. Niestety, niestety. Także no. Dobrze, kochani, więc to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach w górę, komentarzach i subskrypcjach, jak zawsze. Do następnego, trzymajcie się i cześć!